Nieoficjalnie, jest decyzja EMA w sprawie szczepionki przeciw COVID-19. Europejska Agencja Leków zatwierdziła szczepionkę Pfizer i BioNTech. Europejska Agencja Leków EMA warunkowo dopuściła do obrotu szczepionkę Pfizer-BioNTech przeciwko COVID-19, poinformowano na konferencji prasowej. Obrady ekspertów Europejskiej Agencji Leków rozpoczęły się w poniedziałek o godzinie 10 w formie wideokonferencji. Konferencja prasowa w tej sprawie rozpoczęła się o godzinie 15. Jak przekazano, szczepionka będzie dopuszczona we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej i jest zalecana dla osób powyżej 16 roku życia. To historyczny moment w nauce. Szczepionka została stworzona i dopuszczona do obrotu w czasie mniejszym niż rok, podkreślono na konferencji. Szefowa EMA wyraziła ogromne uznanie dla ekspertów pracujących nad szczepionką. Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby przyspieszyć proces dopuszczenia szczepionki, ale bezpieczeństwo było absolutnym priorytetem. Wnioski, które wynikają z badań klinicznych, wskazują na to, że szczepionka spełnia wszystkie standardy związane z bezpieczeństwem. Ale nadal będziemy zbierać dane, mamy plan, który nakłada na nas zobowiązanie, by oczekiwać od producenta dodatkowych danych, podkreśliła. Decyzja w rękach KE, chociaż opinia unijnej agencji jest pozytywna, nie kończy to procedury zatwierdzenia szczepionek Pfizer-BioNTech we wspólnocie. Ostatecznie o dopuszczeniu ich do obrotu w krajach Unia Europejska zdecyduje Komisja Europejska. Komisja jest gotowa dopuścić szczepionki na rynek w superszybkiej procedurze. Możemy to zrobić w 2 dni, a w normalnych warunkach standardowa formalna autoryzacja zajmuje 2 miesiące, poinformował wiceszef KE Margaritis Schinas. Oznacza to, że Bruksela może zatwierdzić szczepionki już do środy. Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen w ostatnich dniach podkreślała, że najważniejsze jest, by zaszczepiło się jak najwięcej osób. Aby położyć kres pandemii, 70% populacji musi się zaszczepić, co jest ogromnym wyzwaniem, mówiła. Pierwsze szczepienia możliwe zaraz po świętach, jak podaje EMA. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu gwarantuje, że szczepionki przeciwko COVID-19 spełniają te same wysokie standardy unijne, co wszystkie szczepionki i leki dostępne na terenie Unii Europejskiej. Pierwsze szczepienia przeciwko COVID-19 mają się rozpocząć w unijnych krajach 27, 28 i 29 grudnia. Wszystkie państwa wspólnoty otrzymają pierwszą partię szczepionek w tym samym czasie i na tych samych warunkach.